Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o samorządzie i sprawach samorządów tej kampanii wyborczej, o tym też, co może wydarzyć się po wyborach. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj prezydent Sopotu Jacek Karnowski, lider ruchu Tak dla Polski. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Czyli może takiego od tematu kandydowania. Dlaczego kandyduje pan do Sejmu? Dlaczego zdecydował się pan na start? Panie redaktorze, no to są wybory o wszystko. Tak mam to trochę w genach, że jak jest taka walka, to się tej walki staje. To też czasy moich studiów, bycia w opozycji, wtedy troszkę w podziemiu, strajki. I teraz też nadszedł taki czas, że w Polsce możemy albo wrócić na taki tor europejski, demokratyczny Polski, albo być coraz bardziej Republiką Węgiersko-Białoruską. I stąd też ta walka. I też namowa innych samorządowców, z mniejszych miast, z mniejszych gmin, także o startowanie na przykład prezydenta Mielca, Jacka Wiśniewskiego, czy burmistrza Wieliczki Artura Kozła, czy pani marszałek Eli Polak, to takie może najbardziej charakterystyczne, które startują, czy Andrzeja Dziuby, prezydenta Tychna, senatora, czy prezydenta Brejzy z Inowrocławia, też startował na senatora. Wszystkie ręce na pokład i na pewno chęć, pokazania naszej skuteczności i wykorzystania tej skuteczności, tej wiedzy z bezpośrednich kontaktów z ludźmi w przyszłym parlamencie. I także odbudowa samorządności, bo ta samorządność rzeczywiście jest w tej chwili straszliwie skaleczona. Zabrane są pieniądze, zabrane są kompetencje, rozdawane są tylko w partyjnym uważaniu czeki jakieś tekturowe. To wszystko trzeba odwrócić. Myśmy zaczęli to odwracać i myślę, że to nam się uda w przyszłym parlamencie. Ale też nie obawia się pan tego ryzyka, o którym też piszą czasami media, dotyczącego tego, że w miastach, też w Sopocie, po pana wejściu do Sejmu będzie komisarz jakiś czas? Jakieś zagrożenie jest, ale zagrożenie związane z tym, że ten komisarz może nic nie robić, bo tak jest na przykład w przypadku Wód Polskich, które nic nie robią, w przypadku firmy Energa, które nic nie robi, nie umie nam podłączyć do sieci różnych mieszkań. To są rzeczy takie, że mamy mieszkanie gotowe dla uchodźców z Ukrainy czy z Białorusi, a nie możemy go podłączyć do sieci. To jest to, że to państwo źle funkcjonuje, nie trzyma żadnych terminów administracyjnych. Tego się obawiamy. Ale z drugiej strony są silne rady miast. U nas jest bardzo niezależna Rada Miasta Sopotu. Będą moi zastępczycy, w tym Magdalena Czerzyńska-Jachim, która mam nadzieję, że wystartuje. Namawiamy ją wszyscy na urząd prezydenta miasta. No i też jestem przekonany, że ten okres będzie bardzo krótki. Będzie do czasu sformowania nowego rządu przez demokratyczną opozycję, czyli przypuszczam, że to będzie koniec listopada, grudnia. I w tym momencie już będzie komisarz z nadania. Przekonany jestem, że premiera Donalda Tuska także z Sopotu. Czyli myśli pan, że wynik wyborów i później te rozmowy pewnie koalicyjne zakończą się też między innymi tym, że to Donald Tusk będzie premierem? Jestem o tym przekonany. Wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość może wiele rzeczy jeszcze zrobić, łącznie ze stanem wyjątkowym, tak jak przesunęło wybory samorządowe, tak jak robi jakieś dziwne referenda zupełnie bez sensu. Może różne rzeczy robić. Pan prezydent Duda może nie powierzyć misji formowania rządu Donaldowi Tuskowi, ale potem wchodzi w grę parlament, większość parlamentarna i jestem przekonany, że lider największego ugrupowania opozycyjnego, człowiek o największym doświadczeniu w tej chwili w polskiej polityce, nie ukrywajmy, będzie premierem rządu polskiego po wyborach. Mówi pan o samorządowcach, którzy są na listach i pytanie też narzuca się takie, jakie są cele samorządowców ruchu Tak dla Polski właśnie w parlamencie, w Sejmie po wygranych wyborach. Właśnie też zakładając, jak pan powiedział przed chwilą, ten scenariusz, że to premier Tusk zostaje premierem ponownie. I co samorządowcy wtedy będą chcieli, tak w perspektywie roku, może połowy kadencji, dwóch lat, zrobić? A co w perspektywie 100 dni, bo to też jest taka zwykle cezura, która się często pojawia przy ewentualnej zmianie władzy.
Myśmy z Donaldem Tuskiem, z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, z Szymonem Hołownią, z Włodzimierzem Czarzastym i z Robertem Biedroniem wynegocjowali porozumienie. No chcieliśmy, żeby to było 100 dni, jednak tutaj właśnie Donald Tusk mówił, że to będzie bardzo ciężki czas, więc może rok, i żeśmy się zgodzili, że to był rok. Wynegocjowaliśmy, podpisaliśmy 6 postulatów, których samorządowych, i to jest, powiedzmy sobie szczerze, chyba jedyny taki dokument wspólny programowy podpisany przez opozycję, z czego się bardzo cieszymy jako samorządowcy z Ruchu Tak dla Polski. No bo tam jest przede wszystkim poprawa sytuacji finansowej samorządów, czyli zwiększenie PIT-u i CIT-u. Pamiętajmy, że są gotowe ustawy przygotowane przez senatorów Zygmunta Frankiewicza i Wadima Tyszkiewicza. To jest także naprawa oświaty poprzez zwiększenie kompetencji nauczycieli, poprzez ograniczenie programu i zwiększenie subwencji. Oddanie tej oświaty takie ręce lokalne społeczności szkoły. To jest usamorządowienie pieniędzy na służbę zdrowia. Mówimy przede wszystkim o tym, żeby samorządy wojewódzkie miały wpływ na pieniądze, jakie dzielone są na służbę zdrowia. To jest także poprawa spraw związanych z ekologią, czyli rozwiązania prokonsumenckie, czy także uwolnienie energii odnawialnej, przekazanie pieniędzy również na termomodernizację. To jest także specjalny fundusz wiejski dla małych gmin. I to są postulaty, które myśmy położyli na stole. Oczywiście za tym wszystkim, jak cieniem, kładzie się potrzeba ratyfikacji KPO, no ale tutaj nikogo z opozycji przekonywać do tego nie trzeba. I ten dokument 6 postulatów został podpisany w Senacie przez liderów wszystkich partii prodemokratycznych. Oczywiście rozmawialiśmy także z mniejszymi ugrupowaniami, wchodzącymi w różne koalicje z tymi ugrupowaniami, i tutaj jest pełna zgoda, żeby upodmiotowić samorządy. Ja naliczyłem na samych listach Koalicji Obywatelskiej około 50 osób z naszego środowiska, Ruchu Tak dla Polski, a są jeszcze samorządowcy, którzy nie należą do nas, a są w Koalicji Obywatelskiej. Będziemy mieli takie duże spotkanie z Donaldem Tuskiem 31 sierpnia w Gdańsku, ale także są samorządowcy na listach PSL-u, czy Ruchu Hołowni, czy Lewicy. Nie będę ukrywał także nasi członkowie, chociaż jest ich tam dużo mniej. A czy rząd powinien być jakoś w szczególny sposób przebudowany w przyszłości, jeśli oczywiście opozycja zdobędzie władzę? No właśnie pod kątem też lepszej współpracy z samorządami, może Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powinna się jakoś zmienić. Tak się zastanawiam, bo przez te ostatnie lata wiele było rzeczy wspólnych, w sensie wspólnych tematów, które koniecznie musieli omawiać samorządowcy z rządem, no czasami różnie to wyglądało. Tak się zastanawiam, jak to strukturalnie mogłoby wyglądać w tym nowym rozdaniu. Ja powiem tak, że to, co stawało na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jeszcze było jakoś dogadywane. Najgorzej było z tak zwanymi inicjatywami poselskimi, czy inicjatywami, które miały przychodzić przez konsultacje społeczne, chociażby też dwie wersje Lex Czarnek, prawda? No to tutaj była tragedia, i dla nas jednym właśnie z postulatów, wpisanych w te 6 postulatów, jest sprawa związana z tak zwanymi inicjatywami poselskimi, żeby one musiały być konsultowane z samorządowcami. To jest sprawa ustrojowa państwa, żeby przede wszystkim nie było tych wrzutek nocnych, tak? Bo tu wszyscy musimy naprawić demokrację. Oczywiście ja lepiej wspominam czasy współpracy z ministrem Siemoniakiem jako odpowiedzialnym za Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, jeszcze raz z Prawem i Sprawiedliwością, bo to była, czy z Markiem Wójcikiem, ministrem, to była zupełnie inna dyskusja. Natomiast pamiętajmy, że ten rząd niestety nie jest prosamorządowy, jest antysamorządowy. Odebrał nam, naszym obywatelom, pieniądze przede wszystkim. Są gminy i miasta, i to jest też mój powód startowania do parlamentu, które nie mają nawet na wkład własny do tych wszystkich polskich ładów, czy też środków unijnych, które mają przyjść. Po prostu w tragicznej sytuacji finansowej. I tutaj ta nasza rola samorządowców będzie przypomnienia o tych postulatach i poprawy tej sytuacji finansowej. Sopot nie jest w złej sytuacji finansowej, mam bardzo niskie zadłużenie, to jest tylko jakieś 14% w stosunku do całości budżetu. Jest to bardzo mało, bo
są gminy, miasta, które mają 55-60%, tak? A przy tej gigantycznej inflacji, która boli nas na co dzień w sklepach, ale boli także nas, samorządowców, przy spłacie umów kredytowych, no to czy cen energii, czy płac, to jednak ta sytuacja finansowa jest katastrofalna. Są samorządowcy, którzy chcą rozbijać namiot pod Sejmem i dyżurować, znaczy przepraszam, pod Urzędem Rady Ministrów i dyżurować tam. Ja im radzę, żebyśmy raczej się zajęli sprawą wyborów. I to jest najważniejsze, żebyśmy my też samorządowcy wzięli czynny udział w wyborach. I taki pomysł na czynny udział w wyborach, także my samorządowcy z Ruchu Tak dla Polski, jak i na kampanię profrekwencyjną mamy zdecydowanie. Jest taka rzecz przygotowana, będziemy ją za chwilę ogłaszać. Taką kampanię, jak mówię, jak pan mówi, profrekwencyjną i pokazującą większe zaangażowanie jeszcze po stronie samorządowców, tak to już pewnie we wrześniu. Absolutnie tak, no bo panie redaktorze, są popularni samorządowcy, którzy nie startują, chociażby pani prezydent Dulkiewicz, pan prezydent Sutryk, pan prezydent Jaśkowiak, pan prezydent Trzaskowski, który bierze udział już w tej kampanii, czy chociażby pan prezydent Fiołek, bardzo wielu samorządowców, bardzo popularnych, którzy po prostu no, będziemy ich namawiać, żeby jeździli po Polsce. Myśmy tak robili przed zeszłymi wyborami, czy z Jackiem Sutrykiem w Olsztynie, czy z Olą Dulkiewicz, chociażby w Kołobrzegu u senatora Kawłowskiego, czy też wizyty na Podkarpaciu, na Polszczyźnie. To są bardzo ważne rzeczy i wspieranie tam naszych kandydatów. I na pewno taki tur samorząd, tur de samorząd będzie przez nas organizowany. Tak się zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jak powinna jeszcze do wyborów do 15 października wyglądać współpraca w ramach opozycji? Co jeszcze powinno się wydarzyć? Pan mówił o tym porozumieniu samorządowym podpisanym chyba jeszcze w ubiegłym roku, i dobrze pamiętam. Teraz był pakt senacki z udziałem oczywiście senatora, z udziałem senatora Frankiewicza, długie rozmowy. Czy coś jeszcze wspólnie opozycja powinna, nie wiem, zrobić, zaprezentować do 15 października? Może powinna być jakaś wspólna debata? Różne są pomysły czasami. Zygmunt Frankiewicz, powiedzmy sobie szczerze, konstruował pakt senacki. Oczywiście z przedstawicielami opozycji, z panem Wieczorkiem, z Marcinem Kierwińskim, z Piotrem Zgorzelskim, także z Komorską Michałem, ale on był głównym architektem i trzymał pieczęć i wielka mu za to chwała. Tak jak 4 lata temu też razem żeśmy z Zygmuntem Frankiewiczem ten pakt senacki robili. To jest bardzo ważny sygnał. Bardzo ważny sygnał, że opozycja potrafiła się porozumieć. Oczywiście to są sprawy trudne, prawda, bo trzeba sobie wzajemnie ustępować. Natomiast ja jestem przekonany, że warto jeszcze by było podpisać takie porozumienie jak odnośnie samorządu. No przecież chociażby sprawa KPO, nic nas nie różni. Wszyscy chcemy jak najszybciej KPO. Sprawa odbudowy wolnych sądów. Zresztą tutaj Justycja i wolne sądy mają gotowe projekty. One są bardzo dobre. Czy odbudowa niezależności prokuratury też tutaj. Pani prokurator Wrzosek razem ze swoimi współpracownikami też przecież ma gotowe projekty. To są gotowe projekty nie NGO-sów, organizacji pozarządowych, organizacji opozycyjnych. To jest także kontrola, obywatelska kontrola wyborów. To może nieco do rządzenia w przyszłości, ale tej kontroli wyborów na teraz. Myślę, że takie sprawy ewidentnie można razem położyć na stół, ale też można skorzystać przez tych postulatów samorządowych, sprawa oświaty, służby zdrowia, ekologii. To są gotowe, rozpisane przez nas programy, przez samorządowców z Ruchu Tak dla Polski i warto po nie sięgnąć. One są bardzo dobrze przemyślane. Jestem przekonany, no bo myśmy się nie zatrzymali na tych postulatach, co podpisaliśmy w sześciu w zeszłym roku, tylko poszliśmy dalej. I zdecydowanie myślę, że tych 700 samorządowców to nawet bardzo dobrze przemyślało i ta decentralizacja Polski, odbudowa wolnych sądów, odbudowa niezależności prokuratury, sprawa KPO, no to są rzeczy, które można podpisać praktycznie natychmiast, ale oczywiście także sprawa samej konstrukcji rządu i roli parlamentu. Ten parlament został sprowadzony do maszynki do głosowania z Nowogrodzkiej, a rząd się rozrósł
że właściwie nie wiem, czy te ławy, czy nie powinno się połowy Sejmu zamienić na ławy rządowe, prawda? W ogóle przebudować w tej chwili tego Sejmu. To jest karykatura, tak? Czy także odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. My na pewno jako posłowie, o ile mnie oczywiście mieszkańcy wybiorą z Pomorza, będziemy walczyć o odbudowę niezależności Lotosu, unieważnienie tej karkołomnej, niekorzystnej dla Polski umowy, czy też o zaprzestanie durnych inwestycji w całej Polsce, jak chociażby centralny port lotniczy, bo naprawdę są ważniejsze rzeczy, jak odbudowa połączeń kolejowych tutaj u nas na Pomorzu, czy większe połączenia do Tczewa, do Malborka, czy też chociażby połączenia drogowe z Krynicą Morską, czy z Nowym Dworem, bo zafundowano im przekop, a drogi dobrej nie ma. Wobec tego to są rzeczy, które są potrzebne i myślę, że co do nich żaden z posłów opozycji, jak z nimi rozmawiam, nie ma wątpliwości. A też pytanie, czy już na koniec, czy powinien być też wspólny sygnał całej opozycji dotyczący referendum, które PiS przeforsowało niedawno we wspomnianym Sejmie? Absolutnie tak, bo to jest część tego faulowania i nieuczciwej gry wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy przesunięcie wyborów samorządowych o pół roku, czyli straszenie ludzi komisarzem. Druga rzecz to jest sprawa wykorzystania mediów, tak zwanych mediów publicznych, które nie tylko, że promują swoich kandydatów, ale zioną nienawiścią. To wykorzystywanie helikopterów do kampanii wyborczej, czy policji do kampanii wyborczej. To jest sprawa chociażby tego durnego referendum, bo... No dobrze, ale jaki ten sygnał powinien być? Powinien być sygnał o bojkocie? Absolutnie uważam, że powinniśmy bojkotować to referendum, bo to, wie pan, no jednak jak się układa, to w ogóle takie zaprzeczenie parlamentu. Jak się układa ważne pytania referendalne, czy też była komisja konstytucyjna, prawda? Pamiętajmy referendum konstytucyjne, kiedy tworzono w Polsce, budowano konstytucję, to był jeden jak na konsensus większości sił parlamentarnych, także z opozycji. Tutaj to jest typowe zagranie polityczne, typowe nieuczciwe zagranie polityczne i przeciwko temu powinniśmy wszyscy się buntować. I tu powinien być zdecydowanie, panie redaktorze, jeden z taki błąd tego sygnału wobec KPO położył się cieniem na wynikach badań opinii publicznej i popularności opozycji, pamiętajmy, wiosną tego roku i nie powinniśmy sobie powtórzyć po raz kolejny zafundować takich rzeczy, bo jednak pewna jedność na opozycji jest potrzebna i takie niefaulowanie się wzajemne. Oczywiście każdy ma swój program, każdy ten program powinien opowiadać, tak, my też jako samorządowcy mamy program mieszkaniowy i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, natomiast ewidentnie co do referendum też powinien być spójny program. Ja mam nadzieję, że ten pakt senacki i te nasze 6 postulatów to jest dobry zwiastun na współpracę dalszą opozycji. Będziemy o tym wszystkim jeszcze wielokrotnie pewnie rozmawiać na antenie programów Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, lider ruchu Tak dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.